Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Judy i jako, że zbliżają się już święta Bożego Narodzenia, to postanowiłem dzisiaj wam zaprezentować taki specjalny opening dla wszystkich, ale to wszystkich zupełnie fanów Pokémonów, ponieważ dotarła do mnie taka fajna paczuszka. Co było w tej paczuszce? Było otóż coś takiego. Słuchajcie, jest to boksik z Pokemonami, z kartami Pokémon z Shining Legends, czyli z boosterkami, których jeszcze na żywo nigdy nie otwierałem. Są to jedne z najnowszych właśnie edycji kart, w których naprawdę można spotkać tak dobre karty, że tylko liczę na świetny drop. Taka tutaj oto paczuszka, to jest taka bardziej, jakby to powiedzieć, nie wiem, walizeczka, w której można przechowywać karty i inne tego typu rzeczy, zawiera trzy specjalne karty, czyli takie limitowane, w których jest Pikachu, Latias i Latios. Oprócz tego 5 boosterków Shining Legends, no i and much more, czyli znacznie więcej. Co tak właściwie się tam znajduje, co tam będziemy mogli znaleźć? Przekonamy się już za chwilę, wy się przekonacie ze mną, tak więc zostawcie łapę w górę i ruszamy do openingu. Okej, tak więc właśnie prezentuje się tutaj ta walizeczka, bo chyba właśnie walizeczką można tak właściwie to nazwać, to miejsce, w którym znajdują się te karty. Jak widzicie, jest to dość nawet sporych rozmiarów, na pewno sporo tutaj kart Pokémon, które byście chcieli sobie przechowywać, przenosić, zmieści się. Tylko jak teraz to otwieramy? Czekajcie. Okej, dobra, otwieranie bardzo proste. Podnosimy, tak właściwie powinienem to tak umieścić. Tutaj mamy sam przód, tam co prawda otwieraliśmy, więc dobrze, że tak zaczęliśmy. No i dobrze, podnosimy to następnie, może to tak opuszczę epicko. No i zobaczmy, co wchodzi od razu w skład, co nam się tutaj prezentuje. Mamy od razu trzy świetne karty do naszej kolekcji. Jest to karta Latiosa, Pikachu i Latiasa, czyli dokładnie tak jak to wspominam na początku, to co było tam zapisane, co się znajduje. Naprawdę słodki Pikachu, również fajna karta właśnie Latiosa, Latiasa, czyli dwóch legendarnych Pokemonów. Oprócz tego, oj wybaczcie, ruszyłem troszeczkę kamerką, oprócz tego żetonik z Mewtwo. Teraz może dokładnie jakoś powyjmuję to, żebyście mogli się przyjrzeć, jak te karty wyglądają z bliska, tylko też nie zamierzam oczywiście ich uszkodzić. Oj, właśnie, żeby tego nie uszkodzić, dobra. Tak prezentuje się pierwsza karta Latiosa. Bardzo fajnie wykonana. Następnie karta Pikachu. To ona. Mamy również kartę kodów, aczkolwiek kod sobie sam wpiszę, bo chcę dodać to do swojej kolekcji w PTCGO. Karta Latiasa. No i tutaj lecimy dalej. Co się teraz tutaj będzie znajdować? Przyjrzyjmy się. Dwa boosterki z Shining Legends po prawej stronie. Na jednym jest Mega Rayquaza, na drugim, która jest jeszcze, znaczy nie Mega, tylko zwykła Rayquaza w formie Shining. Również Shining Genesect. Są Shiny, ale tutaj to wszystko teraz będziemy mówić na to Shining. Tu były jeszcze dwa boosterki z Mew i z Mewtwo. A tutaj jeszcze jeden, którego nie wyjąłem za pierwszym razem, czyli boosterek z Mewtwo, czyli dwa z Mewtwo. Okej, dobrze. Podnosimy to. Żartujecie, serio? Ej ludzie, dostaliśmy właśnie, to są kredki, to są po prostu kredki. Kredki, na których mamy, albo ołówek po prostu, kredka, nie no, ołówek raczej. Ołówek właśnie z motywem Pokemonów, na którym mamy między innymi właśnie Pikachu i Mew w formie Shiny. Ale to jest jeden. Na drugim, co my mamy na drugim? Rayquaza, Genesecta i Mewtwo. I na trzecim to samo, czyli Mewtwo, Rayquaza i Genesect. Jeżeli przejdziemy dalej, co zobaczymy dalej? Co to jest? Aha, czyli to jest Pokémon Trading Card Game. Myślałem przez chwilę, że może jest to pocztówka, ale z drugiej strony nic nie ma. Czyli po prostu taki tutaj motyw z Pikachu i właśnie z tym Shiny Mew. Jeszcze jedna kredeczka gdzieś mi się zgubiła, czyli jednak jest porówno. Tutaj również Pikachu i Mew, czyli mamy łącznie 4 te ołówki. Tutaj mamy kolejne zaprezentowane legendarne Pokémony, czyli to takie, można powiedzieć, główny motyw tego boksa. Lecimy dalej. Wow, 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 co my tu mamy? To jest już koniec tak naprawdę tego opakowania. Ale jeszcze zawiera on taki notesik.
Notesie, w którym możemy sobie zapisywać jakieś ważne informacje. Ej, w sumie fajna rzecz na streamy, być może właśnie na takich typu kartkach będę zapisywać jakieś specjalne, nie wiem, wiadomości od was. Może coś o tym pomyśleć. I co tu jest na końcu jeszcze? Co to tak właściwie jest? Ej, to jest chyba taki mini album, ale zaraz otworzę to, zobaczymy. Okej. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś malutki albumik. Chociaż... Tak, to jest malutki albumik na karty Pokémon. Nie zmieści ich się tutaj zbyt wiele, ale takie na przykład najważniejsze karty można w takim małym albumie sobie tutaj właśnie włożyć. Oczywiście te standardowe motywy, aczkolwiek ja mam tutaj, jak widzicie po tej stronie tutaj, ten ogromny album z Solgaleo na samym przedzie, więc raczej tam będę te najfajniejsze karty z Shining Legends umieszczać, ale kto wie, być może w tym małym albumie również coś się jeszcze znajdzie. Tak więc już wypakowaliśmy wszystko, walizeczka jest już pusta, nic więcej tutaj absolutnie nie ma. W takim razie myślę, że możemy przejść już do tej najciekawszej części właśnie prezentacji tego pudełeczka, czyli zaprezentowanie wam, co tak właściwie wydropimy w tych boosterkach. Teraz jeszcze mój wystrój do pokemonowych unboxingów może właśnie, jak widzicie, tworzyć również ta walizka, w której będę trzymał karty. Myślę, że teraz nawet fajnie to wygląda, czyli album z kartami, Monopoly i jeszcze ta fajna walizeczka. No ale dobrze, już mamy tutaj ułożone 5 boosterków. Tak więc dobrze, zacznijmy może od tego pierwszego boosterka z Shining Legends, na którym jest Mewtwo. Zaraz zobaczymy. W ogóle dostałem od was takiego protipa, jeżeli chodzi o otwieranie. Ej, dobra, to jest dobry protip. Słuchajcie, widzicie to? Jeżeli nie jest całe zielone, a jest właśnie białego trochę, to znaczy, że będzie tutaj rzadka karta. Pytanie, może w Shining Legends są same takie rzadkie karty? No zobaczymy. Odkładamy sobie to na bok. 4 karty tutaj. I przekonajmy się, co tutaj się skrywa. Tak więc dobrze. Pierwsza to karta stalowa. Ognista Volcarona, Golurk, Pokémon Catcher, Ivysaur, Zorua, Litten, Quillfish, Shroomish, Reverse karta Pokémon Catcher, a ostatnia karta to Virizion. Proszę bardzo, Virizion w formie tutaj holo. Świetnie, no to naprawdę dobra karta, idealna do kolekcji. Fajnie się, jak widzicie, bardzo prezentuje. No to dobrze. W takim razie lecimy z kolejnym boosterkiem. Kolejny boosterek również z Mewtwo. Zobaczymy. Otwieramy. Sprawdzimy, czy tym razem karta jest zielona. To trochę psuje poniekąd zabawę, ale tutaj znowu mamy białą część. Czyli z jednej strony, jeżeli mamy całe zielone, to tak myślimy sobie, o nie, nie, nic fajnego już tutaj nie będzie. Ale z drugiej strony, jak jest coś białego, to takie, no nieźle, no nieźle, czekajmy, czekajmy, a zobaczymy, co tak właściwie tu znajdziemy. Uznałem, że tak lepiej to trzymać, żeby nie pokazywać, co tam jest ukryte. Najpierw była energia psychiczna, teraz karta Switcha. Venusaur, to jest ten bardzo, bardzo fajny Venusaur, więc świetnie, po prostu świetnie. Takie karty to mogę trafiać. On jest świetny do tworzenia deków. Arbok, również z jakąś fajną abilitką. Jinx. Plusl, oprócz tego jest również Minun. Torracat. Totodile. Buizel. Reverse karta palki. No dobrze, a co jest ostatnie? Znowu palkia, nie wierzę. Dwa razy karta palki. Raz w formie holo, a raz w formie reverse. Coś takiego raczej rzadko się zdarza. A tu proszę bardzo, trafiliśmy. Dwie te same teoretycznie karty, a jednak inne. Ale wiecie co, tak sobie otwieramy. Na razie jeszcze niestety nie trafiliśmy żadnego Shininga. Ani karty GX, bo również może się trafić. Tym razem boosterek z Mew. No Shiny Mew, być może on tutaj coś nam jeszcze nowego zaprezentuje. Coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Przekonamy się za chwilę. Ej, no znowu białe. Być może albo tutaj wszystkie karty są tak rzadkie, albo po prostu mam takiego farta. Nie wiem. Być może to tylko dotyczy tych innych boosterków podchodzących pod 7. generację. Ale dobrze, lecimy. Karta ognistej energii, Pokémon Catcher, Great Ball, karta z Craftiego, Minun, był plus, to teraz Minun, Larvesta, Torkoal, Ivysaur, był i Venusaur, to i Ivysaur,
karta Zoruły, Shining Pokémon Catcher, no to chyba już mamy nie Shining, tylko Reverse Pokémon Catcher. A ostatnia karta to... Shining Jirachi! Świetnie, mamy pierwszego Shininga. Super, już bałem się, że nic takiego mi nie dropnie, a tu proszę bardzo, jest Shining Jirachi, świetnie. Przedostatni już boosterek, czyli tym razem Rayquaza w formie oczywiście Shiny. Otwierajmy. O, pójdziesz? Dobra, poszło, jakoś to poszło. Dobra, żeby tylko czasem nie uszkodzić kart. Ej, serio, być może w tych Shining, bo takiego farta nie wierzę, żebym miał, że tutaj zawsze jest tak jakby ta biała część, a nie zielona. Albo mówię, jestem jakimś wyjątkowym farciarzem, że teoretycznie trafiam dobre karty, chociaż ja bym chciał jakiegoś tutaj, oj, takiego Zoroarka GX trafić, to byłoby dopiero świetne. A więc dobrze, karta roślinnej energii, Spirit Tomb, Incineroar, czyli proszę, tutaj mamy startera w swojej ostatniej formie, Sophocles, Totodile, Bulbasaur, no to mamy już wszystkie formy do Venusaura, Pikachu, słodki Pikachu z tęczą, Stunfisk, Ekans, Latios w formie właśnie Reverse, a ostatnia karta? Shining Volcanion! Tego typu karty nie mam nawet w swojej kolekcji w PTCGO, a tutaj trafił się Volcanion w formie Shining. Wow, świetnie, świetnie prezentuje się ta karta. Czegoś takiego brakowało mi tylko do kolekcji. Jest świetnie, jest dobrze, wow, po prostu takie wielkie jedno wow. Takie karty to niech mi dropią. Jeszcze jeden boosterek, a nuż będzie w nim kolejna karta Shining. No i na końcu pozostał nam tutaj Genesect w formie Shiny, którego możecie kojarzyć zapewne też z filmu kinowego z Pokémonów. Nie pamiętam którego, ale wiem, że w jednym z nich występowały takie czerwone tutaj Genesecty. Ostatni booster, kodzik odkładamy. Cztery karty oczywiście na tył. I przekonajmy się, co nam się tutaj trafi. Karta psychicznej energii. Karta Liparda. Feraligatr. Warp Energy, no też ciekawe, Golett, Purloin, Plusl, Stunfisk, Minun, no bo jak mi Minun to i Plusl się trafił, Shining karta Torekata, a ostatnia karta to... Mewtwo GX! O cholera, trafiliśmy GX-a! Mewtwo GX, perfekcyjnie, najlepiej, świetnie, wow, po prostu jedno wielkie wow. A więc i mamy GX-a, nie wierzę, udało się. Już wątpiłem, że jednak nie uda mi się żadnego GX-a trafić, a tu proszę, Mewtwo GX. Najlepiej, po prostu najlepiej. Wow, mamy go, świetnie. No to lądujesz od razu na samej górze mojej kolekcji Mewtwo. Tak więc jesteśmy już po otwieraniu. Wydaje mi się, że ten ostatni boosterek, w którym znajdował się Mewtwo GX, to zrobił nam grę. Ale oprócz tego przecież były również inne super fajne karty, jak na przykład przecież karty Shining. Ogólnie uważam, że cała taka puszka, albo pudełeczko raczej, bo to puszka nie jest, pudełeczko z tymi Shiningami było naprawdę fajnie wykonane. Ogólnie na pewno każdemu kolekcjonerowi się spodoba, tak więc... Polecam, jeżeli również lubicie karty Pokémon i ogólnie motywy Pokémonów, to na pewno warto kupić. Szczególnie, że cena nie jest znowu jakaś taka ogromna. No i oczywiście dajcie znać pod tym materiałem, czy chcecie więcej takich materiałów. Jeżeli tak, to wyraźcie to najlepiej jakąś ilością łapek w górę, a jeszcze lepiej będzie, jeżeli napiszecie odpowiedni komentarz, w którym po prostu powiecie, czy chcecie tego typu materiały, czy może nie interesują Was i nie chcecie tego oglądać u mnie. Tak więc wyrażajcie opinię. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach, tak więc to tyle na dzisiaj. Cześć i czołem i wesołych świąt oczywiście i do kolejnych filmów. Na razie.